Dzień dobry, oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. Witam ze studia przy ulicy Floriańskiej 23. We wtorkowym wydaniu policja ponownie liczy na pomoc internautów. Ostatniej chwili, aby wziąć udział w sobotniej grze miejskiej, zdamy relacje z dnia otwartego gliwickiej zjezdni tramwajowej i powiemy o sukcesie naszych sportowców. Jakub Budak, zapraszam. Gliwiccy policjanci poszukują złodzieja, który 24 sierpnia ukradł telefon w jednym ze sklepów Centrum Handlowego Forum. Do kradzieży doszło o godzinie 18.30. Łupem złodzieja padł telefon Samsung Galaxy S8 Plus, który wart jest prawie 4000 zł. Ktokolwiek rozpoznaje mężczyznę ze zdjęć monitoringu sklepu, proszony jest o kontakt z drugim komisariatem policji w Gliwicach. Śledczy gwarantują pełną anonimowość wszystkim zgłaszającym. Zaskakujące konkurencje, świetna zabawa, a na koniec wspaniałe nagrody czekają na drużyny sportowe chcące wziąć udział w grze miejskiej Znajdź wspólny język. Mile widziane są drużyny rodzinne, harcerskie, szkolne, grupy znajomych od 2 do 5 osób. Swój udział trzeba zgłosić mailowo do dzisiaj. Zgłoszenie należy przesłać na adres instrukcyjny @biblioteka.gliwice.pl. Zespoły startujące w grze odwiedzą rozsiane w kilku punktach miasta przystanki językowe. W każdym punkcie na graczy będzie czekało zadanie oraz specjalista, który pomoże w jego rozwiązaniu. Na graczy czekają m.in. konkurencje sprawnościowe, logiczne, pamięciowe. Udział w grze jest bezpłatny. Start w sobotę 30 września o godzinie 10 spod Biblioteki Centralnej przy ulicy Kościuszki 17. Kilkudziesięciu wokalistów z całej Polski, liczących sobie od kilku do kilkudziesięciu lat, przyjechało do Gliwic, aby sprawdzić swoje możliwości. Okazją był ostatni, piąty już z rzędu koncert eliminacyjny do 9. festiwalu Rytm Gliwice. O tym, kto zakwalifikował się do wielkiego finału, zadecydowało jury, w skład którego weszła także nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Baron. Poziom był wyrównany, ale udało się wytypować po trzech zwycięzców z kategorii dziecięcej i młodzieżowej. Wśród dzieci wygrała Wiktoria Muszyńska, tuż za nią zespół Czelotka, stawkę zamknęła Amelia Cierpiał. W kategorii dorosłych najwięcej sympatii jury zdobyła Wiktoria Sydor, na drugim miejscu plasowała się Agnieszka Bury, a na trzecim Marta Kluba. Zwycięzcy wrześniowych eliminacji przechodzą do wielkiego finału. 28 października w Mrowisku najpierw mniejsi, a dzień później więksi powalczą o nagrody pieniężne i nagranie płyty w studiu nagrań. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje telewizja Imperium. Nauka jazdy tramwajem, przejażdżka 60-letnim pojazdem i ciekawe rozmowy z motorniczym, a do tego cała masa innych atrakcji. Tak minął dzień otwarty gliwickiej zajezdni, połączony z jej 45. urodzinami. Tradycyjnie już pierwszym elementem dnia otwartego była parada tramwajów, która wyruszyła z Zabrzańskiego Placu Wolności. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła nasza telewizja, a dłuższa relacja już dziś w programie Z kamerą wśród ludzi. Zapraszamy w imieniu Andrzeja Wawrzyczka. Jakie są różnice w podróżowaniu, w kierowaniu takim tramwajem zabytkowym w porównaniu z tymi nowszymi modelami? No, jedna oczywista taka, że nie ma fotela, trzeba na stojąco prowadzić. Tak, oczywiście trzeba na stojąco, chociaż tramwaje tego typu były wyposażane w momencie, kiedy były eksploatowane liniowo w takie specjalne krzesełka, tak zwane trójnogi, na których motorniczy mógł pełnić swoją służbę na siedząco. No ale to wiadomo, to nie jest jedna jedyna różnica, która odróżnia te tramwaje od innych modeli, które eksploatujemy w tramwajach śląskich. Ten tramwaj z serii, ogólnie mówiąc N, przede wszystkim cechuje to, że ma tak zwany rozrząd bezpośredni, czyli nie ma tutaj żadnych układów sterujących, żadnych styczników, żadnej elektroniki, która powoduje uruchomienie tramwaju i jego jazdę. Wszystko się odbywa za pomocą korbki, tej lewej, która jest nastawnikiem jazdy, nastawnikiem hamowania, no i poprzez styki bezpośrednio jest napięcie podawane na silniki trakcyjne, no i w ten sposób dzięki temu przyspieszamy i hamujemy. No właśnie, nie ma, tak jak Pan wspomniał tutaj, za bardzo tej automatyki, łącznie z tym, że wycieraczka jest obsługiwana ręcznie. Łącznie z tym, że wycieraczka jest obsługiwana ręcznie, dokładnie. Tramwaje tego typu, kiedy wychodziły
z fabryki nie były wyposażone w żadne urządzenia tak zwane niskonapięciowe, czyli nie było czegoś takiego jak elektryczne wycieraczki, nie było swojego czasu hamulców szynowych, oświetlenie, kierunkowskazy, to wszystko funkcjonowało bezpośrednio z zasilania napięciem z sieci trakcyjnej. Miasto wiele straciło na tym, że nie ma tramwaju. To był pewien sposób, można powiedzieć, nawet nobilitacji, stając na równi z takimi metropoliami jak Kraków czy Warszawa. Natomiast teraz no, jest to już jednak co innego. No i to nic tego nie zastąpi, szczególnie tych no, uroczych jednak wagonów kursujących głównymi ulicami naszego miasta. Aż 12 różnokolorowych krążków przywieźli z 4 różnych zawodów zawodnicy Glickiego BJJ Factory. Sonia Lniany, główna trenerka judo klubu, wywalczyła w piątek Mistrzostwo Polski Seniorów w judo. W ślad za nią dziecięca drużyna przywiozła z turnieju 2 złota, srebro i brąz. Podopieczni Pawła Bańczyka walczyli także na bardzo prestiżowym Pucharze Polski Nogi w Luboniu, gdzie wywalczyli 4 krążki. Wojciech Grys złoto, Agnieszka Durmowicz i Łukasz Karpała 2 srebra i Paweł Czuga brąz. Sam Paweł Bańczyk i Tomasz Paczka przywieźli złote medale z turnieju Balkan Open w Czarnogórze. Startująca w tym turnieju Anna Łach wywalczyła brąz. Warto powiedzieć także o udanych startach ekipy w rozgrywanym w ubiegłym tygodniu Pucharze Polski Jiu-Jitsu w Sochaczewie, skąd gliwiccy chwytacze przywieźli 5 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy medal. I tym akcentem kończymy wtorkowe wydanie wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Kolejne wydanie wiadomości już jutro o stałej porze, a na naszym portalu tvimperium.pl aktualności, ciekawostki dotyczące historii Gliwic dostępne całą dobę. Ze swojej strony dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Do widzenia!